Cześć, z tej strony Kacper. Zapraszam Was na recenzję inteligentnego gniazdka Gosund SP111. W opakowaniu tak naprawdę nie znajdziemy zbyt wielu elementów. Poza samym gniazdkiem mamy jeszcze pliczek dokumentów, takich jak instrukcja obsługi czy karta gwarancyjna. Urządzenie z kolei jest bardzo małych rozmiarów i jego średnica to niecałe 5 cm, przez to jest to idealne rozwiązanie do podwójnych gniazd lub listew przedłużających. To urządzenie ma bowiem tak małe rozmiary, że bez problemu możemy tutaj podłączyć drugą wtyczkę obok tego gniazdka i nic tutaj nie będzie sobie przeszkadzało. Jest to według mnie bardzo cenna informacja, ponieważ w większości tego typu inteligentnych gniazdek rozmiary urządzenia są na tyle duże, że już drugiej wtyczki do gniazdka po prostu nie włożymy. Obudowa składa się tak naprawdę z wtyczki z miejscem na bolec, bez problemu więc włożymy to urządzenie do polskich gniazdek z uziemieniem i wszystko będzie działało jak należy. Na obudowie mamy też klawisz, którym możemy fizycznie włączyć lub wyłączyć urządzenie. Oprócz tego jest jeszcze miejsce na podłączenie zwykłej wtyczki i tutaj już nie mamy bolca, za to są blaszki na krawędziach, które pełnią rolę uziemienia, tak jak w gniazdkach w standardzie F. Wokół wtyczki mamy jeszcze światło informujące o stanie pracy urządzenia, no i niestety słabą informacją jest to, że nigdzie nie znalazłem opcji wyłączenia tego podświetlenia. Jeśli chodzi o technikalia tego gniazdka, to maksymalne obciążenie może być na poziomie 3450 W, napięcie to standardowe 230 V, a natężenie to nie więcej niż 15 A. Gniazdko łączy się oczywiście ze smartfonem za pomocą modułu Wi-Fi. Obsługiwana jest tutaj sieć 2,4 GHz, 5 GHz niestety nie są obsługiwane. Do korzystania z tego gniazdka potrzebujemy aplikacji i będzie to albo Tuya Smart, albo Smart Life. Na początku oczywiście logujemy się lub zakładamy nowe konto, a gdy to zrobimy, przechodzimy do dodawania nowego sprzętu. W tym celu klikamy plusa w prawym górnym rogu, następnie wybieramy aktywowane znalezione urządzenie w sekcji szybkiego dodawania sprzętu lub szukamy urządzenie gniazdko elektryczne Wi-Fi, i wtedy dopiero ręcznie aktywujemy tryb parowania poprzez przytrzymanie klawisza na obudowie przez kilka sekund. Wtedy diody zaczną mrugać, co oznacza, że tryb parowania jest włączony. W kolejnym kroku podajemy hasło do naszej domowej sieci Wi-Fi, precyzujemy jeszcze nazwę sprzętu oraz przypisujemy sprzęt do konkretnego pomieszczenia. No i tak naprawdę po kilku chwilach mamy już gotowe urządzenie, z którego jak najbardziej możemy korzystać. Podstawową funkcją aplikacji jest oczywiście możliwość zdalnego włączania i wyłączania gniazdka. Nie musimy być połączeni z tą samą siecią co urządzenie, ważne żeby cały czas ta sieć była oczywiście w gniazdku, ale nasz smartfon może być już połączony całkowicie z innym internetem, czyli z innym routerem, czy nawet z transmisją danych. Na ekranie głównym tego urządzenia znajdziemy duży klawisz, który pozwala na włączenie i wyłączenie urządzenia. Wtedy też zmienia się tło, czyli przy włączonym sprzęcie mamy białe, a przy wyłączonym ciemne. Pod tym wielkim włącznikiem mamy jeszcze cztery ikony. Pierwsza to znowu jest taki mniejszy już klawisz zasilania, drugi to timer, gdzie możemy stworzyć harmonogramy i tutaj określamy, w jakie dni i godziny gniazdko automatycznie będzie się włączało lub wyłączało. Jest tutaj oczywiście opcja powtarzania takich ustawień, a nawet funkcja wysyłania powiadomień w momencie zmiany stanu. Trzeci klawisz to takie odliczanie, w którym możemy ustalić, po jakim czasie gniazdko się automatycznie wyłączy, co sprawdzi się na przykład wieczorem, gdy kładziemy się spać. Ostatnia zakładka to elektryk, gdzie mamy informacje na temat zużycia prądu przez wszystkie urządzenia, które podłączymy do gniazdka. Od góry mamy informacje na temat dzisiejszego zużycia w kilowatogodzinach, niżej jest bieżące zużycie oraz natężenie prądu. Są także statystyki całościowe, odkąd podłączyliśmy gniazdko do prądu. Poza tym mamy podział na konkretne miesiące, gdzie podpięte są wykresy z podziałką zużycia w każdy dzień i tak naprawdę brakuje mi chyba tutaj tylko podglądu użycia w konkretne dni, gdzie byśmy znaleźli jakiś podział na godziny. Trochę dodatkowych opcji znajdziemy jeszcze w prawym górnym rogu, gdy klikniemy na ikonkę ołówka. Są tutaj informacje o urządzeniu, gdzie znajdziemy jakieś podstawowe dane, jest także automatyzacja Tap to Run, gdzie możemy szybko włączyć jakieś zdefiniowane harmonogramy działania. Możemy także wyrazić opinię o sprzęcie, jest także opcja połączenia się z innymi asystentami, na przykład Amazon Alexa czy Google Home, ale także inne, które wyświetlają się tutaj w aplikacji. Poza tym możemy włączyć opcję wysyłania powiadomień o rozłączeniu urządzenia od sieci, jest także funkcja udostępniania urządzenia innym osobom,
a także tworzenia grup urządzeń wzajemnie sterowanych tak naprawdę za jednym zamachem. Urządzenie możemy także dodać w formie widżetu do ekranu głównego, możemy także sprawdzić połączenie z siecią czy sprawdzić aktualizację. Ostatnia opcja to usuwanie urządzenia z aplikacji. Na ekranie głównym aplikacji Tuya Smart czy Smart Life możemy jeszcze skorzystać z funkcji inteligentnych, gdzie stworzymy specjalne scenariusze działania. Będą one wywoływały działanie gniazdka w zależności od akcji na innym urządzeniu, więc na przykład gdy zostanie wykryty ruch na czujniku, na przykład gdy otworzymy drzwi lub wciśniemy klawisz, to urządzenie może się włączyć lub wyłączyć. Tak samo może to zależeć też od zmiany naszego położenia, od wschodu czy zachodu słońca, czy chociażby od pogody, więc to wszystko zależy od naszej pomysłowości oraz urządzeń, jakie mamy podłączone do systemu. Jak wspomniałem, tutaj możemy skorzystać z wielu asystentów i osobiście korzystałem z Google Home oraz Amazon Alexa. Po dodaniu usługi Tuya Smart lub Smart Life urządzenie powinno się tutaj od razu pojawić, no i oczywiście podstawową funkcjonalnością jest możliwość włączania lub wyłączania urządzenia. Można to zrobić albo klawiszem, albo za pomocą komend głosowych. Poza tym możemy oczywiście korzystać z różnych rutyn, różnych jakichś wzajemnych scenariuszy, ale to już wszystko zależy od tego, jakie inne sprzęty macie u siebie w domach i z jakich funkcji będziecie chcieli korzystać. Podsumowując, inteligentne gniazdko Gosund SP111 kosztuje aktualnie w okolicy 35 zł. Za tą cenę jest to moim zdaniem idealna propozycja takiego inteligentnego gniazdka, które pozwoli na sterowanie dosłownie każdym urządzeniem. Sprzęt działa bezproblemowo, zawsze reaguje na komendy, nie ma tutaj żadnych opóźnień i błędów w funkcjonowaniu. Do tego mamy sporo możliwości tworzenia scenariuszy czy harmonogramów, głównie dzięki temu, że całość działa w oparciu o system Tuya Smart lub Smart Life. Do tego bardzo dobrze działają także asystenci głosowi. Wyróżnikiem tego gniazdka jest na pewno też możliwość pomiarów zużycia energii elektrycznej, co w tej kategorii cenowej dalej jest sporą rzadkością. Do tego mamy bardzo małe wymiary, które w żaden sposób nie kolidują z innymi wtyczkami, więc jeśli mamy jakieś podwójne gniazdka lub chociażby listwy przedłużające, to urządzenie nie będzie wpływało na możliwość podłączenia innego sprzętu, co na pewno zaoszczędzi też sporo miejsca. Jeśli chodzi o wady, to tak naprawdę dostrzegam tylko brak możliwości wyłączenia podświetlenia, co może przeszkadzać chociażby w sypialni. Do tego aplikacja nie jest w pełni po polsku, co niektórym może po prostu przeszkadzać. Mimo to moim zdaniem za 35 zł jest to najlepsze gniazdko, jakie możemy znaleźć. Jest to kawał dobrego sprzętu, które jak najbardziej mogę polecić. A co Wy myślicie o tym gniazdku? Czy Wy byście je kupili, czy raczej szukalibyście czegoś innego? Dajcie koniecznie znać w komentarzach. Zachęcam również do zapoznania się z pisemną wersją na oiot.pl, gdzie znajdziecie nie tylko ten test, ale także sporo innych ciekawostek na temat internetu rzeczy. A tymczasem dzięki za oglądanie, do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!